Ministerstwo Sportu wdraża dwa nowe programy szkoleniowe. Na wsparcie będą mogli liczyć nie tylko młodzi sportowcy, ale także ich trenerzy, wszystko po to, by w przyszłości zdobywali jak najlepsze wyniki. Mały Wielki Polak, Nadzieje Olimpijskie to najnowszy program Ministerstwa Sportu, który ma być uzupełnieniem obecnej piramidy szkoleniowej. Chcemy objąć szkoleniem dzieci, młodzież w kategorii młodzika i juniora młodszego zgodnie z systemem szkolenia młodzieżowego. W tym roku rząd przeznaczy na ten cel 5 milionów złotych. Środki będą mogły być wykorzystane innymi na zgrupowania, konsultacje szkoleniowe, zakup sprzętu, imprezy sportowe czy pomoc specjalistów. Wsparciem zostaną otoczeni nie tylko przyszli Olimpijczycy, to też uzupełnienie tam na samej górze. Stąd drugi program Super Trener skierowany do byłych mistrzów olimpijskich. Chcemy zapewnić, by po karierze mogli przeznaczyć, przekazywać swoją wiedzę właśnie jako ci nasi wspaniali trenerzy. Ambasadorem programu został dwukrotny medalista olimpijski Piotr Małachowski. To jest coś tak naprawdę rzecz historyczna, bo tak naprawdę. Przez 24 lata mojej kariery inwestycji Polskiego Państwa, Ministerstwa Sportu w zawodnika, kończąc karierę, wielu zawodników nie wie, co ma zrobić. Teraz będą mogli podzielić się swoim doświadczeniem z młodymi, dopiero początkującymi sportowcami. Roczny budżet tego projektu wyniesie 12 milionów złotych.